Portal WRC.pl. Mecz drugiej kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej Nielba Wągrowiec kontra Elana Toruń, który odbył się 10 sierpnia w Wągrowcu, został zakwalifikowany jako mecz podwyższonego ryzyka. Właśnie dlatego mieszkańcy Wągrowca w sobotnie popołudnie mogli zaobserwować na ulicach miasta zwiększoną ilość policjantów i radiowozów. W zabezpieczeniu meczu udział wzięło 57 funkcjonariuszy z wągrowieckiej komendy oraz prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Policjantów z Wielkopolski wsparło także 14 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Przygotowania do zabezpieczenia tego spotkania ruszyły dużo wcześniej. Już o godzinie 12 w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu odbyła się odprawa dla policjantów biorących udział w akcji. Dzisiaj nasza służba będzie polegała na tym, żebyśmy zabezpieczyli mecz Nielby Wągrowiec, Elany Toruń, zakwalifikowany jako mecz podwyższonego ryzyka. W związku z tym dzisiaj te siły i środki Komendy w Wągrowcu oraz oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mamy informację, potwierdzoną informację, że na mecz wybiera się co najmniej 60 kibiców Elany Toruń, którzy są zakwalifikowani jako kibice w naszym żargonie sprawiający problemy. Po odprawie dla policjantów odbyła się kolejna odprawa, tym razem dla dowódców, na której ustalono działania na wypadek ewentualnych problemów. W związku z tym, podsumowując, kibice goście z autokaru wchodzą na swój sektor, a kibice miejscowi mają wydzieloną drogę, ścieżkę, gdzie przemieszczają się do swojego sektora. Akcją dowodził młodszy inspektor Tomasz Francuszkiewicz, a jego zastępcą była sierżant sztabowy Anna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Po odprawie policjanci pobrali sprzęt bojowy i ruszyli na stadion. Część radiowozów udała się do Damasławka, gdzie nastąpiło przekazanie od policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy autokaru, którym do Wągrowca jechali kibice Elany Toruń. W dniu dzisiejszym mecz piłkarski pomiędzy Nielbą Wągrowiec a Elaną Toruń w zabezpieczeniu imprezy zakwalifikowane jako mecz podwyższonego ryzyka bierze udział 57 funkcjonariuszy ze stanu wągrowieckiej komendy i oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz 14 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy zajmują się pilotowaniem kibiców do granic województwa wielkopolskiego. Podczas dzisiejszego meczu spodziewamy się, że nie nastąpią żadne zakłócenia porządku podczas trwania tej imprezy. Po tych doniesieniach medialnych ostatnich spodziewamy się również najgorszego ze strony kibiców przyjezdnych. Doszło do zakłócenia porządku podczas meczów ostatnich Elany Toruń. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Z Torunia do Wągrowca przyjechał jeden autokar i kilka samochodów prywatnych, łącznie około 70 osób. Przed wejściem na stadion policjanci dokładnie sprawdzili wszystkich kibiców. Funkcjonariusze duży nacisk położyli na wykrycie osób, które posiadają zakaz wstępu na stadion wydany przez sąd. Jednak szybko okazało się, że wśród kibiców nie ma takich osób. Wszyscy zostali wpuszczeni na stadion. Thank you.
rozegranym meczu padły dwie bramki. Żółto-czarni objęli prowadzenie w 20 minucie. Po rzucie rożnym, wykonywanym przez Michała Gruszkę, na krótki słupek do piłki najwyżej wyskoczył Marcin Ankudowicz, otwierając wynik meczu. Zwycięstwo przypieczętował Adrian Pietrowski, wykańczając akcję po prostopadłym podaniu. Podczas całego meczu kibice Elany, jak i Nielby, gorąco dopingowali swoje drużyny. Przed, w trakcie oraz po meczu nie doszło do zakłócenia porządku publicznego. Kibice Elany zachowali się jak na prawdziwych kibiców przystało. Mimo że drużyna z Torunia przegrała spotkanie z MKS Nielba 2-0, po zakończonym meczu spokojnie udali się do swojego autokaru i odjechali do domu. Portal wrc.pl